Zanim zaczniecie oskarżać mnie o sianie teorii spiskowych, to posłuchajcie może, co miał do powiedzenia Siergiej Szojgu, czyli rosyjski minister obrony. To nie jest byle kto. To jest jednak rosyjski minister obrony, a zaraz przejdziemy do bezpośrednich gróźb Putina. Proszę bardzo. Szojgu, NATO przygotowuje się do ataku nuklearnego na Rosję. A to znaczy, że oni już faktycznie są na to gotowi i przygotowują do tego swoich mieszkańców. Na taką ewentualność. W trakcie jednej z najbardziej szokujących konferencji prasowej Szojgu otwarcie zasugerował, że NATO, w tym Polska, jako jej integralna część, przygotowuje się do ataku nuklearnego na Rosję. No i tak, dobrze słyszycie, to nie jest żart, to nie jest gra, to są słowa człowieka, który ma dostęp do jednego z największych arsenałów nuklearnych na świecie. Jeśli to nie jest powód do zmartwienia, to ja już nie wiem, co nim jest. Zanim przejdziemy do analizy tego, co naprawdę się dzieje, zastanówmy się może na chwilę, czy to jest błędna narracja, czy może coś, co naprawdę powinniśmy wziąć pod uwagę, a niestety nasze media zdają się ten fakt lekceważyć. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa na kanale Bądź na Bieżąco. To nie są jedyne pogróżki, jakie ostatnio wychodzą ze strony Rosji. Mamy również Władimira Putina, który grozi wprost Stanom Zjednoczonym. Dlaczego dostarczyli atak MS? Po co? Niech przyjdą do nas na bliny. My im zaserwujemy też herbatę, bo i tak przegrali wojnę. Herbata, o której mówi, to radioaktywna herbata polonowa, w której podawał którą podawał Litwinience w Londynie. Jest oficjalna narracja Władimira Putina. Śmieszne? No ja nie wiem, czy jest to śmieszne, biorąc pod uwagę fakt, że Władimir Putin już się z tym nie kryje. Można uważać to za jakiś żart, za to, że się śmieje z tego, że jest traktowany jako taki, wiecie, agent specjalny, który nie liczy się z ludzkim życiem. Jednak to jest Władimir Putin. Tamten to jest minister obrony narodowej Szojgu. Czyli to nie jest ktoś, kto może sobie pozwalać na szanie propagandy. To nie jest Rachoń, to nie jest ten, jak on tam miał, nie pamiętam już, z Rosji, ten ich propagandysta, właśnie takie odzwierciedlenie Michała Rachonia w Polsce, który również co chwilę mówi o ataku takim i srakim, no bo oni mogą sobie na to pozwolić. To są ludzie z państwowej telewizji, którzy i tak nie mają nic do stracenia, nie zostaną osądzeni, mogą siać fake newsy i dezinformacje. Ale tu chodzi o poważnych dyplomatów. To nawet nie jest Dmitrij Miedwiediew, były prezydent, były premier Rosji, który się wymieniał z Władimirem Putinem na rolę prezydenta i premiera. No a teraz uważamy go za takiego świra, coś a la Macierewicz w Polsce, nie? No bo co chwilę mówi o atakach nuklearnych. Teraz to jest Dmitrij Szojgu, ktoś, kto odpowiada za rosyjskie wojsko. No i oczywiście Władimir Putin, który nie może sobie pozwalać na rzucanie słów na wiatr. Obecna narracja na temat roli Polski i NATO oraz Rosji w geopolityce jest serio głęboko błędna i niekompetentna. No i niestety nie jest to scenariusz do jakiegoś filmu, chociaż coraz częściej niestety tak to odbieramy, no bo kiedy codziennie zaczynamy czytać informacje o tym, że o proszę, tutaj dzieje się to, tu dzieje się tamto, ci nam grożą, tamci nam grożą, a finalnie nic się tak naprawdę nie dzieje, no bo wychodzimy na ulicę, no i nie słyszymy syren wojskowych, nie jest tak, że ludzie są mobilizowani do wojska, chociaż już w 2024 mamy zmobilizować 250 tysięcy Polaków, mając zostać wezwani. Nie musimy się chować w schronach. To nie jest tak, że rakiety nam latają nad głowami. Okej, latają, ale nie często. No to zaczynamy traktować to mniej poważnie, mniej serio. Odbieramy temu całą powagę. No a to jest jednak mimo wszystko geopolityka, w której nie ma miejsca na żarty. Żarty się skończyły. Nie możemy sobie pozwolić na bycie tym takim małym kuzynem, który zawsze będzie dostawał w pierdol od starszych chłopaków. Mówimy o Siergieju Szojgu, rosyjskim ministrze obrony, który z niewyjaśnionych powodów straszy nuklearnym atakiem ze strony NATO. Czy to jest coś więcej niż tania narracja? Oczywiście, że tak. W kontekście globalnym to jest stanowisko nieprzypadkowe. Szojgu jest oficjalnym przedstawicielem Rosji, więc jego słowa mają wagę, czy nam się to podoba, czy nie. To wpływa na rosyjską opinię publiczną i to wpływa na ich decyzje militarne. I kiedy my będziemy coraz więcej robić manewrów ze strony NATO na wypadek ewentualnego konfliktu z Białorusią i Rosją, no to nie spodziewajmy się, że nie będzie odwetowych działań, że oni również nie będą robili tego samego. Bo przecież to, że my mówimy
że nam jedynie chodzi o to, że gdyby oni nas zaatakowali, no to my mamy być gotowi, no to po pierwsze, niekoniecznie tak jest, a po drugie, według nich to wygląda zupełnie na odwrót, bo pamiętacie jeszcze te manewry Zapad 2000, a nie pamiętam już, w którym konkretnie to roku było, 2021-2020. W każdym razie te rosyjsko-białoruskie manewry, w których ćwiczono atak na Warszawę. To jak to odbieraliśmy? No jako oczywisty akt agresji. A według nich to była również strategia obronna. Więc zawsze medal ma dwie strony. No i nie możemy ignorować również ostrej krytyki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Josh Paul, były dyrektor do spraw kongresu i spraw publicznych w biurze do spraw polityczno-wojskowych Departamentu Stanu USA, podał się właśnie do dymisji w proteście przeciwko polityce Bidena dotyczącej wsparcia wojskowego dla Izraela. Co ciekawe, Paul nazwał tę swoją decyzję impulsywną reakcją opartą na potwierdzeniu uprzedzeń i intelektualnym bankructwem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ te same zarzuty można postawić na to w kontekście Rosji i to nie jest strategia, to jest impulsywna reakcja. A my w geopolityce natowskiej, największego konglomeratu militarnego na świecie, nie możemy sobie pozwalać na jakiekolwiek impulsywne i emocjonalne reakcje. Tymczasem Joe Biden prosi w kongresie o 100 miliardów dolarów dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Oczywiście nie spotyka się to z pozytywną reakcją, no bo przecież Stany Zjednoczone mają obecnie swoje własne problemy, jednak nikt ich nie bierze pod uwagę, bo Amerykanie się w tej sytuacji jakby nie liczą. Do parlamentarzystów Kongresu USA zaczynają docierać szczegóły dotyczące nowego pakietu finansowego, o który Biały Dom ma prosić Kongres jeszcze w tym tygodniu, informuje NBC News. Ale idźmy dalej, bo Polska jako część NATO, o której właśnie wspomina i Szojgu i Putin, znajduje się w niekomfortowej sytuacji. Jeśli to tak w ogóle można nazwać, bo jak dla mnie, no to niestety nazewnictwo niekomfortowe jest tutaj czymś zdecydowanie zbyt małym. Czy Polska jest agresorem? No oczywiście, że nie. Czy Polska jest ofiarą? Jak na razie też nie. Polska jest narzędziem w rękach większych graczy, ale ma również i swoje ambicje oraz interesy. No i to nie jest teoria spiskowa, tylko realna polityka. Polska, jak każde suwerenne państwo, ma prawo do obrony swoich interesów i nie może być traktowana jako pionek na szachownicy międzynarodowej. Tymczasem jesteśmy coraz częściej tak postrzegani przez samych Polaków. Przez to, że rozbroiliśmy się dla Ukrainy na podstawie aktu, który podpisaliśmy w 2016 roku, ujawniony został dopiero w 2019, o czym między innymi tutaj rozmawiałem w wielu wywiadach z politykami i dziennikarzami jeszcze przed tymi wyborami, którzy zaczęli się dokopywać do tej skandalicznej, jakby nie było, sytuacji, która nadwyręża zaufanie Polaków do rządu i naraża bezpieczeństwo naszego kraju. No i na jakiej zasadzie my generalnie podpisaliśmy takie przyrzeczenia? Dlaczego już w 2016 nasi politycy wiedzieli, do czego może dojść i dlaczego zgodzili się na bezwarunkową pomoc? Dlaczego to w ogóle miało miejsce? Czy my naprawdę jesteśmy aż tak rozbrajani, rozgrywani przez Zachód i przez Ukrainę jednocześnie? No i nie jest też tak, że NATO i Rosja są jedynymi graczami na tej scenie, bo na przykład w Chorwacji baza wojskowa Zeljawa, kiedyś zimnowojenna twierdza, teraz też ma się stać już atrakcją turystyczną. No i to wskazuje na zmiany w percepcji bezpieczeństwa i priorytetów krajów, które kiedyś były pod silnym wpływem zimnowojennych narracji, a dzisiaj jakby nie obawiają się żadnej wojny. Czy Chorwacja nie ma się czego obawiać? No na pewno nie aż tak jak Polska. Jednak warto by było, żeby kraje Unii Europejskiej, a w zasadzie te, które już teraz wchodzą w ścisłą współpracę z Unią Europejską do tego stopnia, że przyjęły euro, no jednak myślały o swojej obronności. I takie rzeczy, które mogą być jednym z elementów obrony danego kraju, nie przekształcać w coś, co ma cieszyć i bawić oko, a raczej, żeby przekształcać to w kierunku takim, żeby w razie czego zapewniało komukolwiek obronę. Pora chyba zmienić narrację, bo nie możemy pozwolić, by nasza rola była sprowadzona do ofiary lub agresora w nieskończonym cyklu oskarżeń i przeciwnarracji. No bo jeżeli Polska będzie się cały czas angażować w te wszystkie konflikty, jednocześnie nie będąc stroną konfliktu, no to finalnie my będziemy postrzegani jako ci źli. I to nie tylko przez Rosję czy Palestynę. Będziemy postrzegani jako ci źli nawet przez kraje NATO, jeśli przegniemy w pewnym momencie pałkę. Jeśli przestaniemy być potrzebni dla którejkolwiek ze stron. Bo przecież jeśli Polska nie byłaby potrzebna w całej strukturze natowskiej, to dlaczego nie zrobić z nas kolejnego kraju buforowego? Prosty plan działania. Skończmy z narracją opartą na strachu i zacznijmy działać racjonalnie.
Po drugie, znajdźmy jakiś sposób na dywersyfikację naszych sojuszy i zabezpieczenie naszych interesów bez eskalacji konfliktu. Przecież my nie potrzebowaliśmy aż tak skłócać się, czy to z Rosją, czy to wcześniej z Izraelem, o który teraz chyba zabiegamy o coraz lepsze warunki naszej współpracy, mimo tego, że oni mają nas totalnie w dupie. Nie musieliśmy przecież być skłóceni ze Stanami Zjednoczonymi, które oczywiście teraz do nas przychodzą z wyciągniętą ręką i niby chcą nam zaoferować jakąkolwiek pomoc, jednak to w dalszym ciągu nie jest ta sama pomoc, jaka była za Trumpa. Przecież ze Stanami Zjednoczonymi mieliśmy układ bardzo prosty i bardzo jednoznaczny. Oni chcieli nam pomagać, rzecz jasna, za nasze pieniądze, ale mieliśmy być bronieni. Za Trumpa wojen nie było. Pamiętajmy to, że to nie jest człowiek, to jest gość, który jest uważany za takiego największego wojennego gracza, tego drania, który jest w stanie wywołać konflikt wszędzie. Ale był to chyba jeden z najbardziej pokojowych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Ktoś, kto stawiał sprawę jasno. To zrobisz to? Najedziemy twój kraj. Zrobisz tamto? Nie będziesz mógł czuć się bezpiecznie. I jakoś tych konfliktów nie było. Wszedł Joe Biden, nagle Afganistan, zaraz później Ukraina, zaraz później Izrael i Palestyna. No ale dobra, po trzecie, nie ignorujmy wewnętrznych krytyków i bądźmy gotowi do samokrytyki. Nie może być tak, że będziemy cały czas traktować siebie, Polskę i Polaków i nasz rząd jako albo tylko ten zły, albo tylko ten dobry. Musimy wyciągać wnioski ze wszystkiego, co się dzieje dookoła, bo to nie jest tak, że jeżeli będziemy tylko krytykować siebie nawzajem, no to do czegokolwiek dojdziemy. Niezależnie od tego, czy będzie teraz nami rządził Tusk, czy Morawiecki, czy ktokolwiek inny dojdzie do władzy finalnie, no bo to jeszcze nie jest rozstrzygnięte, no to od jednych i drugich powinniśmy wymagać przede wszystkim kompetentnych i kompletnych działań. Referendum, jasne, było farsą, ale pytanie o strzeżenie polskich granic i niewpuszczanie nielegalnej migracji chyba było dość zasadne. Nie wynikało z niego nic, jasne, to nie zmuszało, nie obligowało nikogo do niczego. To referendum było gówne, mi się z tym zgadzam. Niemniej jednak warto by było wymagać tego od polityków i nie pozwalać na takie wywody, że okej, jak ten senator lewicy powiedział, nie będzie tutaj nielegalnych imigrantów, będą legalni, zweryfikowani. Jaka jest różnica? No i jestem tutaj wam po to, żeby powiedzieć to, czego boją się chyba mówić inni. Świadoma polityka to nie jest opcja. To jest konieczność, bo teraz, w momencie, w którym jesteśmy, nie ma po prostu miejsca na błędy. Nie ma miejsca na naiwność. Jeśli tego nie zrozumiemy my jako Polacy, to będziemy musieli się z tym zmierzyć, a wtedy już będzie za późno.